No dobra, to nagrywamy. Witam was wszystkich. Hurej. Witam was. Dzisiaj coś do mnie przyszło bardzo, bardzo fajnego. Bardzo się na to cieszę. Zaraz wam pokażę. Dajcie mi tutaj chwilkę. Surprise! Yes! Oto to. Adapter Voigtlandera. Zaraz będę go otwierał. Kupiłem używany, dlatego że wiecie, no, cena. Praktycznie połowę ceny standardowo. Ciekawe w jakim jest stanie, bo ten. Nie jestem pewny, no ale zobaczymy, może będzie w fajnym stanie. Otwieramy. Wygląda to tak. Tutaj dorzucone chrupki są do zapakowania lepszego. Bardzo szybka wysyłka. Sprzedający bardzo szybko wysłał. Wysłał już wczoraj, dzisiaj doszedł do mnie. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Otwieramy. I wygląda zacnie. Stan jest bardzo ładny. Czekajcie. Poświecę tutaj sobie. Zobaczcie, stan jest całkiem. Całkiem fajny jest stan. Nie wygląda to źle. Plokus. Ten no, close focus działa, tu się wysuwa. Magnecik tu jest na Voigtlandera. No, na LKM. A tutaj będziemy mieli. Naciśniemy, to będzie. A tutaj mamy Nikona Z. Bardzo ładnie wykonany, dosyć ciężki. Zaraz weźmiemy Nikona Z i zobaczymy, jak wygląda samym adapterem, bo niestety, ale nie mam żadnego skła pod MLM. No ale zobaczymy, zobaczymy tym, tak? Tutaj mam Nikona, a tu mam, o, tu mam pranie, spoko. Tutaj mam Nikona Z, zobaczcie, z adapterem na M39, czyli no M39, i tutaj mam od mojego przyjaciela Mariusza, dostałem Jupiter. Nie wiem, czy cię widzieli, znaczy w bardzo ładnym stanie. Macie Jupiter w bardzo ładnym stanie. Dzisiaj już mam pierwsze zdjęcia za sobą, bardzo fajne szkiełko. Wykręcimy ten adapter i zobaczymy, jak będzie się prezentował adapter Voigtlandera. O! Prezentuje się bardzo zacnie. Close focus działa. Można go jakoś zablokować. Tak. Tu chyba tak się go blokuje. O, teraz żeby się nie ruszał. Ok, tu się odblokowuje i się idzie, tutaj się zablokowuje. Trzeba go wepchnąć mocniej. O. Tu jest zabezpieczony, żeby wystarczy pociągnąć i się chowa. Wyrobiony, czy po prostu tak delikatnie tutaj? Zobaczmy. Tutaj było troszkę wczerpione i nie działa nam to zabezpieczenie, że jakbyśmy tak to go nie ruszymy, bo jak się oprzemy, to go ruszymy. Troszkę uszkodzony ten Voigtlander. Gdzie zła opinia dla sprzedawcy, bo tego nie było w opisie, albo przegapiłem, że przegapiłem. No, nie będzie to dużo przeszkadzać, tylko będę musiał sprawdzać, czy się czasem nie ruszył dystans. Mm-hmm.
ale nie chce mi się wierzyć. Widzicie, pokażę tutaj, są takie ścięte krawędzie na tym metalu. Nie wiem, łamałoby się od plastiku tego? Nie sądzę, to może jest tak zrobione, że po prostu jak mocniej weźmiecie, to ruszycie, bo się wtedy odłącza. Ale byłoby to słabe. Być może jest to wyrobione przez kogoś. Ktoś zapomniał to odbezpieczyć. Poza tym bardzo fajnie wykonany. Solidnie. O, wygasił mi się ekran. Oczywiście. No, nie mogę się doczekać, kiedy podłączę jakiegoś Voigtlandera albo inny obiektyw na Bagnet M. LM. Zobaczymy. Bo Bagnet M to jest ten. Czyli 39 mm gwint. No. Także sporo już magnetów mam, że to wygląda zacnie. Będę musiał popatrzeć specyfikacje. Ale był dużo taniej. Nie ma co narzekać. Wszystko ładnie działa. Jak tak chodzi ostrzenie w Voigtlanderach, jak close focus w tym adapterze, zobaczcie, wysuwa się aksamitnie, to kurde, jestem zachwycony. Przygotowuję się pomału, bo chcę kupić jakiegoś Voigtlandera i właśnie będzie mi potrzebny taki adapter. Czemu padłem na Voigtlandera? Bo to jest jedyny z nielicznych adapterów, który trzyma odległość. Pokrywa się odległość realna z tym, co macie na przykład na obiektywa Voigtlandera. Jak macie jakieś tańsze te adaptery, to nieskończoność nie jest na nieskończoności. Szczególnie przy tych tańszych szkłach to wygląda to dużo, dużo gorzej. Ale kupiłem go w cenie innego adaptera, który ma funkcję close focus, czyli w granicach 600 zł. Na eBayu znalazłem inny o podobnym zastosowaniu, też niemieckich, czy tam z Niemiec, za 600 zł i ten kosztował podobnie. Więc jeżeli tutaj jest troszkę uszczerbione przez użytkowanie, to nie szkodzi. Dam radę z tym żyć. Tak myślę. Dobra. Dziękuję Wam za uwagę. Przypinam tutaj sobie ten obiektyw i następne zdjęcia w tym tygodniu będę robił tym obiektywem, żeby go wyczuć. Bo mam w planach zrobić nim projekt. O! Wygląda słodzio. I nie wiem, kiedy oglądacie ten materiał, ale zapraszam Was do obejrzenia materiału z wystawy krótkiej relacji, jaką mamy. Nie wiem, czy będziecie widzieli tutaj. Zobaczcie, widzicie, są takie te wykończenia, te boki, o, widzicie? Tutaj tu z boczku są takie ścięte. I nie wiem, czy one powinny być ścięte, czy nie powinny być proste, bo jak były proste, to byś to po wciśnięciu tego bym tego nie ruszył. A one są takie zaokrąglone i wtedy, widzicie, odbezpiecza się. Dech się odbezpiecza. To chyba tak nie powinno być. Delikatnie to jest zabezpieczone, jakby to było proste, że to jest ścięte, to się tak odbezpiecza i podejrzewam, że też po prostu do końca tego nie odbezpieczył i szurał tym, no ale z drugiej strony, jak ktoś by tym tak szurał, żeby się to urwało, no to ten plastik powinien się bardziej wyrobić niż metal ukruszyć, nie? Tak to jest moje zdanie. Ten metal się nie powinien ukruszyć, być może to jest zrobione po to, że jak bardziej pociągniecie, to wam się to odbezpieczy po prostu. Trudno mi powiedzieć, jak ktoś ma taki
adapter, to powiedzcie, jak możecie w komentarzu, czy jest troszkę uszkodzony, czy tak potrafimy to wyglądać. Zrobię wam zdjęcie i podeślę. To jest kone zbyt symetryczne, z dwóch stron jest tak samo, żeby to było ukruszone, powiem wam. Wygląda mi to na zużycie materiału po prostu, ktoś go używał po prostu intensywnie chyba. Albo tak ma być. Bo to jest z dwóch stron podobnie, ale jak tak popatrzę, to wygląda mi to na, że jest ukruszony albo spiłowany celowo. Troszeczkę jakby było celowo spiłowane. Końcóweczka. No nic. Nie ma co tamto, nie ma co narzekać. Trzymajcie się, do zobaczyska. Zapraszam was na mój kanał. Może coś znowu nagram. Na razie nie miałem okazji. Zajęcia, choroba. Jak mi coś pozwala zrobić, to robię zaległości w koło domu. Co by żona znowu nie mówiła, że wie, że nie trzeba mi przypominać, ale to już kolejne pół roku minęło i mógłbym coś tam w koło domu zepchnąć. No nic. Trzymajcie się i do zobaczyska. Pozdrawiam wszystkich. Tu się powinien popatrzeć, uśmiechnąć. Okej, cześć.